Któregoś razu Hania przyszła do nas do domu. Mama upiekła szarlotkę. A co wy chcecie robić po maturze? Chcę zostać aktorką. I Maria też. Aktor. Dobre. Pieniądze, sława, trzy żony. Owszarne za Mariana. Ja też chcę być aktorką. Ty nie masz talentu. Ciebie nikt nie prosi, żebyś występowała. Marian aktorem? Marian ma piękny głos. Wszyscy chwalą. I urodę. Marian ma inne przeznaczenie. Jakie, proszę pani? Jakie Bóg da. Człowiek jest wolny, proszę pani. Ma wolną wolę, może wybierać, kształtować swoje przeznaczenie. Ale co będzie, się nie dostaniecie do tej szkoły? Wiadomo, kogo tam przyjmiemy. Właśnie, co zrobicie? Jak nie znam? Będę bibliotekarką jak babcia. Cudowne zajęcie, blisko książek. I takie ważne dzisiaj, kiedy ludzie tak mało czytają. Marian, a ty jak się nie dostaniesz na aktorstwo, co będziesz robił? Marian będzie księdzem. Księdzem, proszę pani? Księdzem to ma? Marian księdzem? Katecheta powiedział, żebym został księdzem. Ty, Marian, zdawaj do seminarium, powiedział, nadajesz się na księdza, masz piękny głos. Ale z tym głosem nadajesz się na aktora. Marian, mówiłeś, że chcesz być aktorem. Wola boska, Haniu, przeznaczenie. Kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie uwodzie. Marian, mówiłeś. Hania, nie pytałaś. Pożegnam się. Dziękuję za szarlotkę. Dobranoc państwu. Idzę. Ciemno. No idź za nią! Bo powiedz, że się nie da im do żart! Już się bo teraz idzie, będziesz żałował! Sprzedałem krowę na akordeon, sprzedam las koło jeziora! Jeźdź do Warszawy i zostań tym aktorem! Będziesz sławny oddasz! Maria! Taka dziewczyna! Rusz się! Spojrzałem na mamę, patrzyła na obraz Jezus w ogrójcu, który wisiał nad tapczanem. Tata był zły, nigdy go wcześniej takiego nie widziałem. Odpowiedziałem... Będę księdzem, tata! Stop!